Po raz szósty mieliśmy okazję w tym roku gościć przedstawicieli handlu oraz sektora FMCG na kongresie Poland & CEE Summit. Ponad 700 osób reprezentujących te obydwa sektory zgromadziło się po to, żeby rozmawiać, dyskutować o tym, co można zrobić jeszcze, aby lepiej odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby konsumentów. Dyskonty coraz bardziej kierują się w stronę supermarketów, a supermarkety w stronę dyskontów. Dyskonty chcą pozostać dyskontami, natomiast oferować również coś więcej dla klienta, powiedzmy z lepszym portfelem. Natomiast supermarkety skłaniają się do tego, żeby coraz więcej, coraz częściej akcentować to, że mamy dyskontowe ceny, że nie tylko dyskonty, ale my również. W tej konferencji biorą udział oczywiście dostawcy, oczywiście sieci handlowe, ale jest to dla nas takie sprawdzenie siebie. Jak wyglądamy na rynku, kim jesteśmy, jak nas postrzegają inni. Z drugiej strony olbrzymia mobilizacja do tego, żeby pracować jeszcze bardziej wydajnie. Retail Summit to jest dla mnie bardzo ciekawe wydarzenie roku. Jeżeli ktokolwiek chce nawiązywać stosunki handlowe, zapoznawać się z ofertą firm, no takie miejsce spotkania polskiego biznesu FMCG z retailem. Tak naprawdę mamy przedstawicieli i retail, i dostawców, również dostawców usług. To jest bardzo dobrą okazją, stąd tutaj moja obecność dzisiaj. To był trudny rok dla handlu w Polsce, chyba dla wszystkich formatów, tak? Bo widzimy spowolnienie poprzez supermarkety, dyskonty, rynek dużych sklepów. Natomiast ja bym powiedział, że za ostatnie parę miesięcy widać, że powolutku na rynku zaczyna się sytuacja klarować i ruszać. Widzimy pozytywne trendy wzrostowe. Spotkanie, myślę, że fachowców i wymiana opinii, zawsze poszerzenie wiedzy na temat tego, co się dzieje na naszym rynku. Stwierdzenia o dynamice branży FMCG oczywiście pojawiają się co roku, że to kolejny rok był bardzo dynamiczny i bardzo ciężki. Jednak należy zwrócić uwagę, że rok 2013 to rzeczywiście rok pełen zmian, pełen wydarzeń. Te, które bym wskazał jako takie najbardziej istotne, to ogromna intensyfikacja działań promocyjnych we wszystkich kanałach. Nie tylko działania oparte na promocjach tygodniowych, weekendowych, mnóstwo wydarzeń w stylu stymulacji sprzedaży, rabatami kategorialnymi, ofertami jednodniowymi, co powoduje, że klienci na jakimś etapie tracą identyfikację sieci, a jednocześnie dostają tak dużo impulsów do zakupu, że nie do końca są w stanie wychwycić, które są najbardziej atrakcyjne. Firma Netto bardzo selektywnie uczestniczy we wszelkiego typu seminariach i konferencjach, ale nie ma co ukrywać, że firmie Blue Business Media udało się zbudować bardzo profesjonalne seminarium z bardzo dobrą partycypacją zarówno po stronie dostawców, jak i sieci handlowych, a też nie ma co ukrywać, dodatkowym akcentem, który zmotywował nas do pojawienia się tutaj na tej gali, jest odebranie nagrody Retailer of the Year w kategorii dyskont. Jednym zdaniem, jakbym miał to sparafrazować, to myślę, że jest wysoki poziom otwartości podczas dyskusji na Retail Summit. W tym forum bierzemy udział już nie po raz pierwszy. Co roku jest to okazja do spotkania naszych kolegów, konkurentów z branży, na pewno dostawców. To jest okazja, żeby wymienić doświadczenia, żeby porównać się, zbenchmarkować do konkurencji, zobaczyć, jakie są nowe trendy na rynku i po prostu czasem przy kawie porozmawiać o biznesie, co jest dla nas równie ważne, równie istotne. Żyjemy w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, w niezwykle dynamicznie zmieniającym się świecie. To jest jeden z kluczowych elementów i musimy wziąć to pod uwagę, jeżeli tworzymy długookresową strategię dla rozwoju sieci. Oczywiście niezwykle ważnym elementem jest również digitalizacja, czyli coraz większy dostęp do internetu, do mediów społecznościowych, do technologii mobilnych, bo to powoduje, iż klient zachowuje się troszeczkę inaczej, szuka informacji innymi kanałami. Chcąc do niego dotrzeć, musimy również te kanały wziąć pod uwagę. Jestem na Retail Summit, bo
lubię dzielić się wiedzą i lubię zdobywać tą wiedzę od innych. Biorę udział w Retail Summit, ponieważ jestem retailerem. Jako że wydarzenie Retail Summit jest największym wydarzeniem w retailu, to od wielu, wielu lat w nim uczestniczę i myślę, że przez najbliższe lata nadal będę w nim uczestniczyła. To spotkanie jest bez wątpienia największym spotkaniem tego typu w Polsce. Retail Summit dla mnie to jest świetna okazja, żeby móc poszerzyć swoje horyzonty i móc wysłuchać różnych punktów widzenia, nie tylko od strony dostawców, co bardzo często jakby z mojej perspektywy znam, natomiast też przede wszystkim od strony detalistów. Uważam, że jest to jedna z najlepszych konferencji branżowych. Szukam inspiracji, oczekuję od swoich kolegów z branży, że podzielą się najlepszymi praktykami i wszyscy będziemy budować jakość polskiego handlu, ale też uważam, że jest to świetne miejsce na budowanie networkingu i wymienianie się w kuluarach myślami i kontaktami. Jestem na Retail Summit, bo lubię się uczyć, a to jest miejsce, w którym rzeczywiście można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy.